Witamy wszystkich gorąco w ten pogodny, piękny dzień. Aura zdecydowanie sprzyja graniu w piłkę. Nadchodzące spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę sędzia rozpocznie gwizdkiem spotkanie Ligi Weekendowej Mistrzów FIFA Ultimate Team. Ciekawe zestawienie rywali, próba sił między nimi może być naprawdę ekscytująca. Nico Schulz. Mam przeczucie, Darku, że czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. Rozgrywki Ligi Weekendowej FIFA Ultimate Team są specyficzne, intensywne. Ależ była sytuacja na strzelenie gola. Szkoda, spalony. Realizator prezentuje nam teraz ustawienie drużyny. Trener stawia na ustawienie 4-4-2 w jego klasycznym wariancie. Czyli szeroko z tyłu i w środku pola, a z przodu dwóch napastników odpowiedzialnych za wykańczanie akcji. Będą zapewne dostawać sporo piłek ze skrzydeł od podchodzących do linii końcowej. De Bruyne! De Bruyne! De Bruyne! Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Kante. Brawo, ładny ten zwód. Kevin De Bruyne. De Bruyne, świetnie teraz. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Kylian Mbappé. Rozpoczną od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Sergio Ramos. Tracą piłkę po tym podaniu. Ben Yedder. No i strata piłki. De Bruyne. Zobaczymy, co teraz zrobi. Czy po tym strzale będą prowadzić? Ter Stegen popisał się refleksem. Wspaniała interwencja. Centruje z rogu w pole karne. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nieczysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Luis Figo teraz. Cristiano Ronaldo. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. De Bruyne. Lionel Messi. No, już blisko pole karne. Za moment wznowią wrzutem z autu. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Kante. Kevin De Bruyne. Carlos Alberto. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Bramka! 1-0! Należała im się ta bramka jak mało komu. Byli stroną dominującą. Bramka wisiała w powietrzu. Aż w końcu udało im się dopiąć swego. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Strzelać to będzie wyrównanie? Jak on to teraz wybronił? Strzał z bliska, a De Gea nie dał się zaskoczyć. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Dobre podanie, minęło linię obrony. Trochę chyba zbyt pochopnie, mogli to lepiej rozegrać. Kevin De Bruyne. Ben Yedder. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę.
Neymar. Uwaga, ma tam trochę miejsca. De Bruyne. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. No teraz mają szansę. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. De Bruyne. Kante. Ben Yedder. Neymar. Mbappé. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć? Nieudany wślizg, powinna być za to kartka. No, zobaczymy, spróbuje szczęścia z tak daleka. Czy pokusi się o strzał? Byłaby piękna bramka. Ronaldo niedokładnie i strata piłki. Ma trochę miejsca na skrzydle. Rywale przyjmują podanie N'Golo Kante. Van Dijk przechwycił to podanie. N'Golo Kante. Może dośrodkowywać. O, dobrze teraz wycofali. Niezła okazja do kontry. Mbappé. Gospodarze z szansą na centrę. De Bruyne. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Jest do... Świetny przegląd pola. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Niedokładne podanie Ronaldo i strata. Będzie chyba podawał. I De Bruyne. Kante. No, nie mogą się przebić. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Carlos Alberto. Dobre, skuteczne podanie. No, z tego miejsca można strzelać. Ależ przeczytał to jak profesor. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Jak dotąd zalicza dobry występ. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Może jeszcze nam tu dołoży kolejną. I druga połowa meczu Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Ruszyli. No, jestem ciekaw, jak trenerzy zareagują na boiskowe wydarzenia. Przerwa w meczu często sprawia, że obraz gry zmienia się dramatycznie. Zobaczmy, co zrobi. Po tym strzale nie będzie bramki. Kylian Mbappé. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Neymar. No i piłka wędruje do rywali. De Bruyne. De Bruyne, strata.
Lionel Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Pusta bramka strzał i gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślał. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Kevin De Bruyne. Number 11, Neymar. Ben Yedder. De Bruyne. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do... De Bruyne! Gol! Czekaliśmy na niego! Patrząc na dotychczasowy przebieg meczu, należało im się to prowadzenie. Ich przewaga jest bezdyskusyjna, a teraz będzie im się grało jeszcze łatwiej. Szybko odrabiają straty do rywali. Piękna odpowiedź. I znowu zaczynamy mecz od nowa. 2-1 to nie jest duża przewaga. Neymar ma miejsce na skrzydle. Dobre przerwanie akcji, ale będzie rzut rożny, czyli ciągle niebezpiecznie. Teraz krótko z rożnego do kolegi. Przy piłce Ronaldo. Jest dobrze Sergio Ramos! I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Popatrzmy na powtórkę. Zdobyli szybko bramkę, odpowiadając na trafienie rywali. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. De Bruyne. Przy piłce Deco. Schulz. Przed nami końcowe 30 minut. Trzeba to dobrze rozegrać. Pięknie go dostrzegł. Atakujący zawodnik był blisko, ale nie dał sobie rady ze świetnie dysponowanym bramkarzem. Dobre podanie. Wchodzi w pole karne. De Bruyne. Piłka u Deco. Dobre podanie, minęło linię obrony. To musi być bramka! Przy piłce Ronaldinho. I strata piłki. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Pięknie, prostopadle, Messi. Co z... Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. I obronił. Dobrze wyczuł intencję strzelającego. Oglądamy dziś ciekawy, otwarty mecz. Próby jednych i drugich. Czy po tym strzale będą prowadzić?
Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować, a to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Kapitalne wykończenie akcji przez Argentyńczyka i jest gol! Widać, że Leo Messi jest dziś jak zwykle w doskonałej formie. No, będzie się... ...się działo. Jest 3-2. Do końca meczu jeszcze 20 minut. De Bruyne traci piłkę. Przesuwa się w stronę bramki. Bardzo dobry odbiór. I teraz Deco przy piłce. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobry atak na piłkę. Kylian Mbappé. No i Ronaldinho. Jordi Alba. Piqué. Dokładne podania. Piłka jest przekazywana jakby zupełnie bez wysiłku. Wymaga to fantastycznego zgrania i dobrego zrozumienia między zawodnikami. Bardzo przyjemnie się ich ogląda. Już blisko pola karnego. Będzie okazja do kontrataku. Czy znajdą pozycję do oddania? To może być remis. Jakże ważna interwencja i wybicie piłki. No, to mogło skończyć się bramką. Rzut wolny. Niebezpiecznie blisko bramki. Cristiano Ronaldo schodzi z boiska. Co powiesz, Jacek, na temat jego gry w dzisiejszym meczu? No i co ja ci mogę powiedzieć? Co prawda niczego nie strzelił, ale zaliczył kilka asyst. Miał więc wydatny udział w wywalczeniu prowadzenia. W pełni zasłużył na brawa kibiców. Może spróbować stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę. Jest bramka, proszę Państwa! Nie zawiódł kolegów z drużyny, trenera, kibiców. Miał okazję, to ją wykorzystał. Od tego są tacy zawodnicy, Darku, i takich chcemy wychwalać. Ładnie rozwija się ta akcja. Udany... Uderza Griezmann! Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Berchin. Czy będzie prowadzenie? Ter Stegen.
wyciągnął się jak struna. Ależ pokazał klasę tą interwencją. Dośrodkowanie z rożnego. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Messi. Mają teraz trochę miejsca. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Ależ są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Ben Yedder! Ależ znakomicie obronił ten strzał. Brawo! Może z rzutu rożnego zdołają przechylić szansę zwycięstwa na swoją stronę. Krótko rozegrali rzut rożny. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Werner. Atak ostatniej szansy. Niewiele czasu do końca. Wciąż remis, ale teraz na pewno! Szczęśliwa interwencja. Sparował na słupek. Nie. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Czy będzie prowadzenie? Tak! Jest upragnione prowadzenie! Wspaniale to zrobił! Nie ma co się dziwić euforii kibiców. To naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. Strzelec bramki jest w tej chwili chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Gol w doliczonym czasie praktycznie daje im zwycięstwo. Grali do samego końca i to przyniosło efekt. Zasłużone zwycięstwo. No, myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia. Teraz ciężko im będzie odrobić straty. Gwizdek i koniec meczu. Koniec. Daylight comes too soon. After party, everyone.